Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czamy w znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Jak widzicie, znajdujemy się nad Warszawą Zachodnią. Proszę bardzo, peron 9, od niego oddalając się z piękną panoramą wieżowców, oczywiście w czerwcu 2022 roku, z dosyć ciekawym tutaj widokiem, ale jak widzicie, to jest zachodnia. Ale zaczynamy jak zawsze w materiałach zachodniej ostatnio od torowiska zachodniego, czyli torowiska, które się znajduje na Odolanach, oczywiście na Woli, bo tu też trochę tego widzimy. Po pierwsze zwróćcie uwagę na ten rozjazd, który jest na dole. To jest jeden z nielicznych rozjazdów, jeśli dobrze pamiętam, z promilem, dokładnie promilu nie pamiętam, z jakim on jest zestawem, ale jest to najmniejszy rozjazd. Jeżeli chodzi o łuk w Polsce. Jest tylko parę takich rozjazdów w Polsce, w ostatnim materiale o nim trochę więcej mówiłem, ale jak widać został już dowieziony i zamontowany, on dosyć długo jechał, bo on nie mógł być stworzony w Polsce, no ale taka ciekawostka, mniej więcej jak to wygląda. Tutaj taki jeszcze fun fact, jak widzieliście na początku było intro, więc że jeszcze mieliśmy śnieg, to tylko pokazuje, że intro przydałoby mi się zaktualizować, ale zobaczymy, kiedy mi się to uda zdobić. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie, widzimy tutaj, no proszę bardzo, Kormas jedzie, ładne SKM-ki tutaj naprawdę się prezentują. Widać, że weekend, że większość z nich nie jest na trasie, to sobie stoi tutaj na estepie. No i jak widzimy, tutaj wszystko jest całkiem nieźle. Przed nami już pojawia się pierwszy obiekt, który jest w budowie faktycznie z zachodniej. Obiekt MZ1, tak technicznie się nazywa i tak też będę tutaj w filmach nazywać. Chodzi oczywiście o ten wiadukt. Tutaj widzimy tutaj, który ma tutaj cztery miejsca, gdzie w tory mogłyby być tory, ale są trzy tory na dole i dwa na górze mogą być. Aktualnie nie ma. No, Wukatka przejechała. Za chwilę trochę więcej zobaczymy z bliska, ale zaprzejdźmy się jeszcze tutaj nad całością, żebyśmy mogli zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Jak widzicie, aktualnie budynek stoi, ale w części został już wyburzony, ponieważ tam będą nowe tory. I co najciekawsze, ten budynek będzie w dosyć ciekawy sposób rozbierany i budowany nowy. Najpierw powstanie płyta nowego obiektu nad nim, a później będzie wyburzony. Jest to dosyć ciekawy sposób budowy, czasami się go stosuje, no a tutaj na zachodniej, no na pewno będzie to jakieś zjawiskowe wydarzenie, jeżeli będą wyburzać budynek, na którym będą jeździć pociągi na nowym obiekcie. No, coś, czego raczej nieczęsto widzimy. Tutaj jak widzicie, kończy się skarpa, z której właśnie pociągi będą wjeżdżać na ten obiekt. Jak widzimy, tutaj już został wylany cały tutaj fundament, jak również ta ściana tutaj od tej strony. I widzimy, że powstają kolejne elementy, żeby to wszystko tutaj ładnie stało. Obiekty są mniej więcej w tych samych miejscach co stare, przynajmniej jeżeli chodzi o ten konkretnie, ale też widzimy tutaj już jeden tor, który został wymieniony i jest całkowicie odnowiony na nowy. Naprawdę zwróćcie uwagę, że on wiele inaczej wygląda, taki trochę jaśniejszy, jakby nowszy. I sieć trakcyjna stara. No ale to tam nie da się wszystkiego zmienić oczywiście na raz. Tu jak widzimy jest już palowanie, aby wbić i przygotować fundamenty pod drugą część od tamtej strony, pod nowy obiekt. I to wszystko właśnie tutaj, jak widzimy, się dzieje. Zdjęcia nie są najnowsze do zoomowania. Dziś jest czwartek, zdjęcia są z poniedziałku, czyli trzydniowe, ale miejmy nadzieję, że tutaj dużo się nie zmieniło. Tutaj przy okazji też widzimy słup od sieci trakcyjnej położony, no a dalej oczywiście kolejne torowisko. Tutaj możecie zwrócić uwagę, że lądowałem już w deszczu, jak padał deszcz, i widać ewidentnie takie kreski przelatujące, to jest oczywiście krople deszczu. Ale spokojnie, wszystko całkowicie zrealizowane, całkowicie bezpiecznie. To nie zmienia faktu, że faktycznie w poniedziałek były te przelotne opady, które się pojawiały znikąd i dosyć ładnie tutaj między innymi można było zobaczyć pendolino, które właśnie teraz tu jedzie. To jest jeden z ładniejszych ujęć, które udało mi się w ostatnim czasie zrealizować. Ale to tak swoją drogą. Dalej widzimy już właśnie obiekt M02 i to oczywiście chodzi o to, co jest tam dalej, te ściany betonowe, i to jest jeden z tych ciekawszych obiektów
który nietypowo ma swoją konstrukcję. Jak widzicie, od tej strony on tutaj powoli zaczyna powstawać. Czyli powoli wyjeżdża z poziomu ziemi na coraz wyższy to poziom. Podjazd jest naprawdę, bym powiedział, o małym kącie, nie pamiętam dokładnie ile. Co nie zmienia faktu, że dzięki temu pociąg będzie na takiej wysokości, że będzie mógł przejechać nad drugim innym torem, dzięki czemu nie będzie tutaj problemów z zwrotnicami i przejazdami, aby tutaj po prostu lepsza mogła być ciągłość przejazdu, mniejsze utrudnienia i szybszy czas na samym węźle, bo tu oczywiście mnóstwo pociągów jeździ. Jak widzimy tutaj, niektóre ściany już tego obiektu są w całości, niektóre się jeszcze budują. Te ściany tutaj działowe, które widzicie w pośrodku, one nie są dlatego, że tam będą pomieszczenia na przykład dla osób bezdomnych. To są miejsca po prostu, aby podtrzymać pozostałe ściany po bokach, a w środku będzie wsypany najprawdopodobniej piach, tego kogo nie pamiętam, ale raczej tak to mniej więcej będzie ułożone. Dalej widzimy, że zaczyna się pojawiać tutaj już ten obiekt, zaraz jak się obrócimy, taki trochę dwupiętrowy, jakby coś na dole się pojawiało. I to jest właśnie coś ciekawego. Coś, co mamy w niektórych, jednym węźle w Warszawie, taki drogowy, ale widzimy tutaj konkretnie, że pociągi na górze będą przejeżdżać nad pociągami na dole. I to pod jak najmniejszym kątem. Tak, aby po prostu jeden i drugi pociąg mógł jechać z niepełną prędkością, ale jak najwyższą możliwą na tym całym też że obiekcie. Także widzicie po prostu, że tutaj powoli lekko przejeżdża w całości. Swoją drogą muszę o tym pomyśleć, żeby zrobić przelot pod kątem 90 stopni z lotu ptaka nad całą budową. Bo to może dosyć ciekawie tutaj wyglądać z całym układem tkwiska. Może to zrobimy w trakcie jakiegoś live'a? No zobaczymy. Niedługo będzie specjal z okazji 5000 subskrypcji. No i oczywiście jak on będzie, no jak będzie 5000, to dam wam do wyboru w ankiecie, co chcielibyście z okazji specjala. Ale to jeszcze zobaczymy, to jeszcze przed nami, zanim to wszystko się wydarzy, to mamy oczywiście kolejny obiekt, czyli obiekt M02. I co my tu możemy zobaczyć? No, kolejny obiekt, kolejny tunel, kolejne obiekty, kolejne wiadukty, no tego tutaj trochę będzie. Zacznijmy od tego, że tutaj na dole będą trzy tory i już powstają. O ile jeden tutaj najdłuższy, tutaj widzicie ten tunel, który się ciągnie, jest tutaj ze ścianą, już jest całkowicie nawet zakryty, to jest jeden najdłuższy tunel, który będzie właśnie w tym obiekcie. On powstaje, ale bez torowiska w najbliższym czasie, bo to jest tunel do przyszłej linii szybkich prędkości do Łodzi i do KDP. Natomiast drugie dwa tory będą przejeżdżać podobnie na starej osi, jednakże teraz pod zupełnie innym kątem i w trochę innej lokalizacji. To będą dwa zwykłe tory pod zwykłym kątem, bez jakiegoś odjazdu jak ten środkowy, który po prostu ze środka stadowiska będzie zjeżdżać w dół i przejeżdżać na bok. To jest dosyć specyficzne. To oczywiście będzie wszystko całkowicie zasypane i nad tym, jeżeli dobrze pamiętam, będą jeździć chyba 6 torów nad tym obiektem będzie łącznie, czyli naprawdę całkiem dużo. Widzimy też tutaj dźwigi, są oczywiście tymczasowe postawione, aż 2. Ale są dosyć niskie, więc dla mnie to problemów nie ma, bo też sam obiekt jest w większej części tutaj pod ziemią. I tutaj właśnie obiekt MZ2 i MZ1 na siebie nachodzą, ponieważ tamten podjazd do góry się zaczyna mniej więcej jeszcze na wysokości, jak tutaj jest ten tunel. No i zwróćcie uwagę, jak to wygląda tutaj w środku. Tu jest właśnie łączenie tego jednego toru z dwoma pozostałymi. No i widzimy mniej więcej właśnie, gdzie tam są też te słupy i ścianki, jak to wszystko będzie się łączyć w jedną całość. Także dosyć to ciekawie tutaj wygląda. No i tu będzie oczywiście dalej wyjazd w kierunku Odolan, ale wyjazd on tak sobie powoli powstaje, bo tu oczywiście jest jeszcze dojazd techniczny dzięki temu z tej strony. Lecimy dalej, widzimy SKM-kę, przy której byliśmy już jakiś czas temu. Ona jest teraz trochę dalej. Widzimy obiekt na wprost teraz MZ2, czyli ten zjazdowy. MZ1 również tutaj widzimy właśnie z tym zjazdem tunelem, tunelami właściwie, połączonymi tutaj w jedną całość. No i widzimy ten najdłuższy obiekt. Też przy okazji widzimy torowisko, które tutaj się znajduje. I stary wiadukt, stary obiekt, który będzie całkowicie idzie do rozbiórki. Jego tu nie będzie zupełnie, ale to jeszcze jest kwestia czasu, bo na razie po nim jeżdżą pociągi, na dole już nie ma pociągów, ale nie ma potrzeby, żeby go w tym momencie wyburzać, to nie jest ta faza w etapie budowy. No i tutaj zwróćcie uwagę, jak wygląda właśnie ten tunel dalej. Nie mamy tutaj jeszcze ścian poszczególnych elementów, ale później im dalej, tym bardziej z wyjazdem, będą odpowiednie sposoby zamontowania tutaj ścian, aby na siebie nie opadały. Czyli po prostu, żeby się nie zapadło to wszystko pod sobą. Będą takie zapory, takie belki betonowe, które możecie zobaczyć na przykład przy węzłach z autostrad ekspresowych,
przy lotnisku Chopina. Tam coś takiego jest zastosowane, ponieważ nie mogą być wiaduktów, bo jest blisko lotniska, nie mogą być bliskie, wysokie obiekty. To tutaj z kolei jest po prostu taka potrzeba, żeby kolejowe to było połączenie w ten też sposób. No jak widzimy, tutaj to wszystko wyjeżdża coraz to wyżej. Widzimy też z boku już środowiska SKM-ka, na przykład tam jeździ. Jak i również środowisko, które powstało już w poprzednich etapach, jest tu obok, ale jeszcze tutaj te tory powstają też w miarę blisko. No jak widzicie, właśnie to wyjeżdża w miarę pośrodku tego środowiska, ale to dopiero zobaczycie później, kiedy będzie ten obiekt już na kolejnym etapie, będą tutaj układzione tory, bo dopiero wtedy zobaczycie, jak to wszystko jest naprawdę napakowane w jednym miejscu, jak to jest blisko i jak pod najmniejszym łukiem, co akurat według mnie jest na bardzo duży plus, ale dobrze. Może dosyć już na chwilę tego torowiska, bo się rozgadałem o tym, jakie tu wiadukty kolejowe nie powstają, ale domyślam się, że część z Was to tylko i wyłącznie przeciętne osoby, które by chciały sobie przejechać pociągiem na zachodnią. I dla takich osób mamy część pasażerską w Warszawie Zachodniej, bez torowiska i zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Widzimy przed nami 8 peronów. 9 z boku, którego już nie widzimy na ekranie. Jak widzicie, są już 3 nowe perony, jak i również pozostałe 5 peronów jeszcze całkowicie nieprzebudowanych. W najbliższym czasie 2 albo 3 perony będą dalej przebudowywane. Co widzicie, tutaj już jest do nich dojazd samochodowy. Tutaj takie przejazdy kolejowe zostały zamontowane. No i w najbliższym czasie to oczywiście będzie wszystko łączone, żeby tutaj móc rozpocząć rozbiórkę tych peronów, a później budowę całkowicie nowego dworca. Zanim to się jednak stanie, miną wakacje, bo mniej więcej te perony będą rozbierane po wakacjach, aby były większe utrudnienia. Nie no, że to jest oczywiście, ale tu chodzi o to, że to wszystko musi iść zgodnie z harmonogramem. No i właśnie też będzie wtedy nowy rozkład jazdy i pewnie dlatego to będzie jakoś tak połączone. Wtedy to naprawdę będzie armagedon, jeżeli chodzi o podciągi podmiejskie. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie na dachu, trochę się też zmieniło. O tym za chwilę będę opowiadać. Bo zwróćcie uwagę, że na nim jakieś takie paski się pojawiły. Na tym całym białej blasze pojawiły się takie paski. I coś tam jest montowane, jakieś szyby, jakieś elementy. No, za chwilę zobaczymy z bliska, bardziej już pod koniec filmu, co nie zmienia faktu, że tutaj mamy też kładkę, na którą trochę więcej zejść się pojawiło i o tym też również powiem jeszcze później w materiale, a przed nami stare torowisko, które było budowane i już część wyremontowana, przebudowana do Warszawy Głównej, no to jest jedna główna część, no i tam jeden tor do Warszawy Centralnej też był tutaj przebudowany i widzimy nawet jakiś pociąg tutaj stoi przy peronie 7. No, to trochę tego się tutaj dzieje. Także tak mniej więcej wygląda aktualnie tutaj budowa, jeżeli chodzi o przelot nad całością. Ale nie będziemy się ograniczać tylko i wyłącznie do całości, spokojnie. Tutaj też przy okazji napomknę, że tutaj kiedyś, jest tutaj oczywiście ulica Tunelowa zakręca, ale kiedyś ulica Tunelowa, zgodnie oczywiście ze swoją nazwą, przejeżdżała pod całym torowiskiem. Szkoda, że tego teraz nie ma. No ale to nie zmienia faktu, że lecimy sobie teraz bokiem nad, przez całość. Żebyście mogli zobaczyć, że pętla tunelowa, teraz kolejowa, autobusowa, cały czas działa i autobus 103 tutaj dojeżdża, jak widzicie na załączonym obrazku. Dalej, jak widzimy, jest oczywiście, zaczyna się plac budowy. Kwatery, biura, całe biuro budowy tutaj bezpośrednio na placu budowy jest zlokalizowane, jak i również dojście na kładkę. Tutaj się ciągnie od pętli autobusowej. Stara ulica tunelowa jest w jakimś tam kształcie. Głównie to jest oczywiście dojazd tutaj do obiektów technicznych, jak i również do biura budowy, aby można to było wszystko połączyć. Wydaje mi się nawet, jakby był świeży asfalt, to dlatego, że po prostu przed chwilą padał deszcz. Także to tak się wszystko oczywiście łączy w jedną całość. Kładka nam tutaj się już wznosi do góry, nawet bym powiedział, że zakręca. A my zaczynamy widzieć przejście podziemne. Przejście podziemne i tunel wykręcony w kierunku Odolan, czyli tunel tramwajowy z tam elementem przejścia podziemnego. Jak widzicie, tam jest wszystko otwarte, bo tam jest wyjmowany cały urobek z budowy tunelu tramwajowego. Jak i również widzimy już powoli tutaj zarys całego przejścia, znaczy hali głównej dworcowej, która będzie przy ulicy Tunelowej. Dalej widzimy, już pomijając dach, który tym dużym elementem jest od dołu, to widzimy budynek wielofunkcyjny. Z tego również taki element dachu wychodzi, on będzie się łączyć w jedną całość. Także to też się łączy, tutaj będzie się łączyć z tą całą halą odtaw. No i dalej oczywiście mamy całe też, że przejście dla pieszych. Podziemne oczywiście.
No i tutaj jest oczywiście jeszcze grzybek, czyli latający spodek, o którym mówię, z tego jest zarządzana cała zachodnia, aby pociągi w siebie nie wjechały, rzecz jasna. Jak i również całym swoim serwerowniom, która jest obok zlokalizowana. No i peron 9, który już tutaj widzimy. O peronie 9 właściwie to teraz trochę opowiem, bo tam pojawiło się coś, o czym możecie nie wiedzieć. Czyli wyjście. Pierwsze wyjście na zachodnią z przejścia podziemnego zaczęło się pojawiać, ale ponieważ lecimy jeszcze dalej, to mamy tutaj jeszcze prace Prymasy Tysiąclecia. Tutaj trwają jeszcze prace przy tunelu, aktualnie trwają tylko prace przy tunelu pieszo-rowerowym, a ponieważ on jest tutaj w remoncie, to jedna jezdnia jest tutaj zamknięta na rzecz, aby pieści i rowerzyści mieli swój pas do przejazdu. No ale to tak swoją drogą. Natomiast lądując tutaj trochę niżej, widzimy grzybek, widzimy wjazd do budynku wielofunkcyjnego, bo oczywiście wszystkie te elementy muszą tam wjeżdżać. Obiekty handlowe muszą mieć dojazd techniczny, tutaj windy wyjeżdżają z przejścia podziemnego, no i peron 9 też się zlokalizuje, jak i również parę uliczek technicznych na placu budowy. Tutaj jeszcze, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda ten dojazd do tych nowych peronów, jest przeciągnięty przez no całe to lodowisko. Miejmy nadzieję, że uda im się zrobić, aby tych dojazdów mieli więcej niż jeden, bo oczywiście jeden dojazd przez całe to lodowisko to mało. A biorąc pod uwagę, że tu naprawdę będzie dużo pociągów jeździć, po pierwsze, a po drugie, no duży będzie tutaj ruch z pojazdów ciężarowych, bo jednak budowanie całego dworca, na środku dworca, bez dostępu faktycznego non-stopowego dojazdu, no to jest nie lada wyzwanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale popatrzmy sobie na peron 9. Peron 9, przy nim właściwie się nic nie dzieje na powierzchni. Przy samym peronie 9 to nic. Natomiast jak zadekniemy trochę bliżej, to widzimy, że tak, schody już są ogrodzone, dalej windy jeszcze nie ma, ale zaczyna się pojawiać już jej konstrukcja. Schody ruchome są zadaszone, czyli najprawdopodobniej są już w jakimś większym elemencie tutaj budowane i widzimy nowe wyjście. Nowe wyjście jak z metra, ale nie z metra. Również z windą, takie tutaj metalowe, szklane. Powiem wam, że całkiem podoba mi się ten kształt i design kanciaty. No i oczywiście dalej lodowisko i wyjście w kierunku Kasprzaka, Prymasy Tysiąclecia. No i jak widzicie, tak to wygląda. Co o tym sądzicie? O takim typie wyjść. Nie jest to do metra, lecz do zachodniej, ale ten sam kierunek przeznaczenia, czyli do przejścia podziemnego. Ja powiem, że jeżeli będzie się łączyć z designem szyb i resztą mi teraz małych elementów tutaj ozdobnych, to powiem, że będzie mi się podobać. Jeżeli ładnie się połączy z całą zachodnią, to będzie to. Ale zobaczymy, musimy poczekać jeszcze w najbliższym czasie, żeby zobaczyć, jak faktycznie będą końcowo wyglądać te elementy, bo akurat z wizualizacji tych wyjść nie kojarzę. A takich wyjść będzie parę, po pierwsze tutaj trzy w rejonie peronu 9, jak i również będą w rejonie ulicy Tunelowej później, więc to się wszystko będzie łączyć. Dobrze, lecimy sobie tutaj dalej, żeby nie było. Przelećmy sobie teraz nad prawie całą długością przejścia podziemnego, jest tego tutaj trochę, zaczynając od głównego elementu, czyli tutaj rozszerzającej się części, czyli w tym rejonie będzie w przyszłości przystanek tramwajowy w kierunku Odolań. Kiedy przystanek tramwajowy powstanie, tego nie wie nikt. Windy będą prawie zjeżdżać na sam dół, oczywiście są dostosowane, aby później zjeżdżały na dół, jak i również klatki schodowe później tam powstaną również na poziom minus 2, bo tam na tym poziomie będą tramwaje. Dalej idąc, widzimy tutaj już, pojawia się już powoli taka mata. O niej powiem jeszcze za chwilę trochę więcej, bo w sumie też warto byłoby na ten temat trochę wspomnieć. No i widzimy tutaj całe przejście podziemne, hala, schody i jeszcze bez schodów ruchomych. Otwór właśnie, tutaj te wyjście jedno, o którym mówiłem, właśnie na ulicy Tunelową będzie i to będzie też z takim ciekawym wyjściem. Otwory technologiczne pozostawione po to, żeby wyjmować urobek i inne elementy, również wkładać schody ruchome, no i dach i kładka, bo o kładce też chciałem coś powiedzieć. No nie jest tak, że tylko i wyłącznie kładka jest i już ludzie z niej korzystają i właściwie nic przy niej się nie dzieje. Oj, nie, nie, nie. To tak nie jest. Zwróćcie uwagę, że mamy już tutaj drugie zejście na kładkę. Ono już tutaj jest od dłuższego czasu, ale zejście na peron drugi jest całkowicie nowe i tymczasowe, jak zwrócicie uwagę. To znaczy tylko i wyłącznie, iż prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie otwarta kładka również do peronu drugiego. I warto zaznaczyć, iż jest to przygotowanie do tego,
że przejście podziemne będzie prawie całkowicie wyłączone na okres budowy środkowych peronów, no bo po prostu nie będzie dało się tam dojść dalej. I będzie się głównie kosztować składki, by dojść na każdy peron. Również na peron pierwszy, tutaj nie widzimy już tego dobrze, jest, czyli do włokatki, ustawione zejście tymi schodami, ale spokojnie windy będą ze składki, ale dopiero kiedy zakończy się budowa, to będzie jeden z ostatnich elementów montowanych przy kładce, także spokojnie. Będzie kładka również dostosowana dla osób niepełnosprawnych, ale na etapie budowy jest to po prostu niemożliwe i nie realizowane w aktualnym okresie. No dobrze, mówiłem o tym dachu, że coś tam jest montowane, więc w sumie przejdźmy do tego elementu. Bo materiał, owszem, możecie zwrócić uwagę, że jest naprawdę długi. Mamy już ponad 19 minut, za chwilę minie 20 minuta. Ale mam nadzieję, że zainteresowanie nie spada i cały czas mówię o dosyć ciekawych elementach. Bo na przykład tutaj na dachu mamy panele fotowoltaiczne przezroczyste. Samoodśnieżające, owszem, ale są przezroczyste. I jest ich mało, bo są tylko na tych elementach, tej szklanych. Tu z kolei są montowane zwykłe panele fotowoltaiczne. Zwykłe, chodzi mi o to rzeczywiście, że nie są przezroczyste, ale są też samoodladzające. Także nie będzie tak, że zimą po prostu nie będą mogły zbierać w ogóle słońca. Co ciekawe, takich paneli tu będzie naprawdę dużo. Na każdej z tych płaskich powierzchni będą zamontowane prawie do maksa. I jeżeli dobrze pamiętam, a mogę sobie zerknąć tutaj w informacje, to panele samoodśnieżające łącznie mają pokrywać 40% zaopatrzenia stacji na prąd. Czyli naprawdę całkiem dużo. Trzeba pamiętać, że to jest jedna z największych stacji kolejowych w Polsce, jak i również nie największa, jeżeli chodzi o powierzchnię i o nowoczesność. Dobra, tutaj mamy już przejście podziemne i halę, tutaj się znajduje. Tu mówiłem o tym dachu, co właśnie wychodzi, żeby się połączyć ze całą halą przy ulicy Tunelowej. Tu widzimy to, widzimy trochę tunelu tramwajowego. No i dalej jest to wyjście, o którym mówiłem, które będzie mieć również ten swój daszek. No i całkowicie już płaski teren pod odbudowanie w przyszłości infrastruktury drogowej, parkingów, pętli autobusowej. Dalej oczywiście po środku widzimy tutaj obrys mniej więcej, gdzie będzie się znajdować hala odpraw tutaj po tej stronie, znaczy hala dworcowa, bardziej w ten sposób. Tutaj będzie to trochę wyglądać podobnie jak West Station, nadal będą lokale gastronomiczne i handlowe, jeśli o to chodzi. Może jakaś Biedronka tutaj się schowa, w końcu to jest jedyny dworzec główny w Warszawie, który jeszcze jej nie posiada. No i dalej oczywiście budynek wielofunkcyjny, jak i również ta mata, o której wam mówiłem. Właśnie sprawdzam informację, jak ona się nazywała. Mata izolacyjna. Jest to papa z izolatorem układana na stropie. Także tak to mniej więcej wygląda. No i dzięki niej to jest oczywiście lepiej chronione całe przejście podziemne, żeby na przykład coś tam nie przeciekało. No i żeby się to było lepiej konserwowało na okres tutaj dłuższego użytkowania na przestrzeni kolejnych lat. Domyślam się, że to będzie naprawdę dosyć długi okres czasu, bo taka wielka przebudowa nie zdarza się często. Zwłaszcza w tego typu miejscach. Dobrze, tam dalej widzicie podest ułożony z podkładów. Tutaj macie timelapse, którego nie zrobiłem w poprzednim miesiącu, za co jestem na siebie bardzo zły, ale w tym miesiącu już mamy, czyli przelot nad całą zachodnią, jeżeli chodzi o część pasażerską, bez trudowisk. Jak widzicie, trochę tych pociągów tutaj jeździ. No, wukatki najczęściej jeżdżą po swoich torach, to taka ciekawostka. Ale na sam koniec mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No, w najbliższym czasie będzie nowe intro tej serii, bo już trochę na to oczekuję. Jak i również jako ciekawostkę mam wam powiedzieć, że ten film specjalnie nagrywam trochę na siłę, bo czasu mam mało na niego. Ale nagrywam go w swoje urodziny, bo ja go nagrywam o 16:40, wy pewnie będziecie go oglądać koło 18:00 w najlepszym wypadku. A ja za chwilę rozpoczynam swoją imprezę z okazji moich 20 lat. Także taka ciekawostka. No ale w najbliższym czasie będzie specjal z okazji 5000, a my kończymy ten materiał, lądując tutaj przy kładce na peron pierwszy, czyli na wokatkę. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale.